Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie kotlety rybne zapiekane pod sosem beszamelowym. Co nam do tego będzie potrzeba? U mnie jest 700 g karpia zmielonego. Do tego jest 200 g soczewicy ugotowanej na miękko. Jakieś 400 ml wywaru z karpia. Do tego sól, pieprz, masło, dwie cebule, kawałek kopru włoskiego, troszeczkę mąki, przecier pomidorowy, śmietana i oliwa z oliwek. Zapraszam. Więc do miski wrzucamy karpia zmielonego, do niego dorzucamy soczewicę zmieloną, ugotowaną. Zapomniałem o tym dodać, jeszcze oczywiście dwa jajka, coś nam to musi związać przecież. Solimy, ja tak solę, trochę więcej, jak taką dobrą łyżeczkę, z tego względu, że no karp potrzebuje soli, soczewica była co prawda obgotowana w wodzie z solą, ale nie było tej soli za dużo. Pieprz, no i tego pieprzu możemy dać dosyć dużo. Ok, teraz to wymieszamy. W razie czego, jak będzie za rzadkie, można dodać trochę bułki tartej po prostu. No tak, ja dodam trochę tej bułki tartej jednak. Ok, moje ciasto już jest ok. Ja z nich nie będę wyrabiał kulek tradycyjnie, bo to by się nie dało zrobić, ale będę robił takie łezki łyżkami. Teraz wam to pokażę. I będę układał na papier do pieczenia i później pójdzie do piekarnika. Więc przygotuję papier. Tu mam przygotowany papier do pieczenia. Wyrzucę go tylko olejem rzepakowym czy jakimkolwiek innym tłuszczem. Ok. Teraz tu mam mój bulion. Akurat użyję bulionu, ale łyżki można zamaczać sobie w zwykłej wodzie i w oleju, w czym się chce. Dwie łyżki, wkładam to trochę do bulionu. Chodzi o to tylko, żeby mi się żeby mi się to nie lepiło do łyżek. I robię takie łezki i układam na papierze. Robię je takie dość zwarte. I tak wyrabiam całą masę. Trochę freszu mi zostało. To sobie zostawię do następnego przepisu. A teraz moje kotleciki trafiają do piekarnika. Na piekarniku mam ustawione 190 stopni. Ja myślę, tak pół godzinki spokojnie powinno wystarczyć, ale dokładny czas, ile piekłem, powiem, jak już je wyciągnę z piekarnika. Chlebciki są już w piekarniku. Ja teraz przygotuję szybko składniki na sos i zrobimy sobie sos. Bardzo drobno trzeba pokroić cebulę. Teraz kopr włoski. Jak oglądaliście moje poprzednie filmiki, to jest cały czas ta sama główka kopru włoskiego. Ja go używam bardzo mało, on jest bardzo, bardzo intensywnie, taki intensywny ma zapach, bardzo esencjonalny. Ok. I teraz idziemy na maszynkę i wam pokażę, co dalej będziemy robili. Więc rozgrzewam patelnię, dodaję trochę oliwy z oliwek. Następnie dodaję cebulę wraz z koprem włoskim i podsmażam. Ok, lekko się już nam to podsmażyło. Dodaję masło. Temperaturę grzania zmniejszyłem sobie. To średni palnik zmniejszyłem na minimum. Ok, tyle ile dodałem masła, tyle samo muszę dać teraz mąki. Czyli tak jak do klasycznego beszamelu.
Chwilę podsmażam, aż mąka straci surowość. Jak już mi się to trochę podsmażyło, wlewam bulion i mieszam, tak żeby pozbyć się grudek. Od razu mogę dodać śmietanę. Dodam przecier pomidorowy, 3 łyżeczki. Teraz można dodać sól i pieprz. Pieprz. Znowu tego pieprzu można dać trochę więcej. Nasze kotleciki są gotowe. Gdzie sos trzeba spróbować. Bardzo dobre. Jedynie co, to dodałbym trochę jeszcze soli. I to wszystko. Jeszcze chwilę go poredukuję. Ale konsystencja już jest prawie dobra. Ok, wyłączam grzanie. I zaraz pokażę co dalej. Tak wyglądają kotleciki po wyciągnięciu z piekarnika. Ja tu już mam naczynie do zapiekania. Na dno tylko troszeczkę kapnę oliwy z oliwek. Poprzekładam kotleciki. Tak się prezentują. Teraz wezmę nasz sos. I wstawiam do piekarnika na następne 20 minut. Piekarnik na 200 stopni ustawiony. Przedtem to było dokładnie pół godziny. A teraz wkładam to jeszcze na 200 stopni na około 20 minut. Tak wyglądają te kotleciki po wyciągnięciu z piekarnika. Oczywiście to są te bez sosu. Tak wyglądają w środku. Są mięciutkie, pulchniutkie i naprawdę świetnie smakują. Coś wspaniałego. Zróbcie sobie to właśnie z soczewicą. Polecam gorąco. A my czekamy na już gotowe danie z sosem. Teraz skosztujemy. Pachnie nieziemsko. Naprawdę przepięknie pachnie. Wezmę sobie dwa kotleciki. Zobaczymy jak w środku. Mięciutkie, wspaniałe. Sosie zapieczone. Po prostu pycha. Świetnie smakują. Jest dużo ryby w tym. Bo wiadomo, kotlety były z ryby. Z karpia. Wywar był z tego samego karpia. Wspaniała sprawa. Coś pysznego. Gorąco polecam sobie zrobić. Jest w tym trochę roboty. Ale przy okazji, jak robicie zupę rybną na Wigilię, można też zrobić sobie takie kotleciki. Bo akurat macie ten wywar, można zrobić ten sos. Gorąco polecam. Świetnie się to też prezentuje. Ja to piekłem 20 minut, ale ostatnie 5 minut wrzuciłem sobie to pod grilla. Ja mam taką funkcję grill w piekarniku. Dałem na samą górę i na tym grillu 5 minut, żeby to troszeczkę się przerumieniło. I to wszystko. Gorąco polecam ten przepis. Zobaczcie też inne moje przepisy. Jeżeli wam się podobało, zostaw suba, lajka, skomentuj. I do następnego. Pozdrawiam.